Otóż są tutaj te okolice Biedronki, Nowy Świat, gdzie ta żebraczka chodzi w brązie, gruba, apodyktyczna, butna. Jej dajcie. Właśnie, koleżanka Ryszardy. Na szczęście, proszę Państwa, usprawiedliwieniem jest Biedronka, no bo rzeczywiście tych Biedronek w Warszawie jest bardzo dużo. No Biedronka to jest sklep, tutaj na samym rogu, właśnie, Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Biedronka jest. Rysia też tak prosi, apodyktycznie, że jej się należy, bo wiesz, przyszli żebracy mniejsi, wypili jej wino, a ona, jako ta największa, musi potem prosić. Wypili jej wino, bo stało, nic nie muszą, a ona musi prosić. Także tu jest ta Biedronka, proszę Państwa. Nowy Świat, błysk, blask w Warszawie, na Mazowszu. Że im więcej rechodupstwa, tym mniej w portfelu. Czyli tak, Biedronka, niby to jest sklep tani, ale przy Marszałkowskiej w centrum Carrefourki są bardzo tanie, na przykład jeszcze tańsze niż ta cała Biedronka tutaj. Też telefony są tanie gdzie indziej w Orange niż tam na rogu, Nowy Świat, Świętokrzyska. Kupiłam Lumię, właśnie z niej tu Państwu pokazujemy, co się da. No, Biedronka. No ale ta Lumia to się nie zareklamuje, ta Lumia to się przed nami nie otworzy, bo albo jest przestraszona. Różne opcje, wszelkie opcje są w Lumii pochowane. Microsoft. I to jest na licencji, proszę Państwa, też całego tego rumuńskiego, wiecie Państwo, jakie firmy. Tak, Lumia Microsoft. Lumia Microsoft. Opcje pochowane. Nawet tutaj swego czasu to ta nie umiała odebrać SMS-a, nawet nie umiała odebrać telefonu. Taki telefon, gdy najprostszy telefon weźmiesz, to wiesz, gdzie i co, jakie są opcje. A tutaj to jest wszystko pochowane. Się po prostu jednego dnia wszystko chowa. Także widzicie Państwo, im więcej jest tego rechodupstwa w Warszawie, tym więcej żebrzą. Tu strasznie żebrzą. Warszawa najwięcej, jak to mówią, wycyckała, wybrała, wyciągnęła od tej Unii Europejskiej pieniędzy. Podczas gdy no gdzieś tam, powiedzmy, w Anglo-Ameryce Białystok, no bo tutaj nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, a w rechodupstwie mazowieckim ani prawosławnych, ani Świadków Jehowy. Tam jak ci prawosławni w Anglo-Ameryce Białystok na Lipowej 15, jak Państwo wejdą do cerkwi świętego Mikołaja, bo tam 4 godziny potrafią stać wszyscy. I tam nikt nikomu włosów na głowie nie liczy. A tutaj zero w portfelu, zero w mózgu, no i ewentualnie zero na głowie. No i tutaj w lufciku, proszę Państwa, na Mazowieckiej 11A, ten łysy wziął, proszę Państwa, do chusteczki parę tych ciasteczek, ale jeszcze nie przyszła matka tej artystki. Taka baba w kapeluszu, ale to wiecie Państwo, jako ta, powiedzmy, że szlachcianka warszawska, już teraz to szlachectwo się kończy. Jej jeszcze wcześniej nie było, to więc ten łysy, co z tą Haliną tak rozmawia i rozmawia, nabrał sobie tych ciasteczek, no bo on głodny ciągle i tam gdzieś stoi. Proszę Państwa, tych ciasteczek nabrał. Ja mówię do tego Dawidka, żeby sobie wziął też do chusteczki, no ale przyszła już ta baba w kapeluszu. Także widzicie Państwo, baba, dziad. Jak zauważyłem, że to dziecko ma 20 lat. Baba, dziad, jak zobaczyła, że to i zaczęła troszeczkę tak wrzeszczeć na niego. Taki skandal robić z powodu, wiecie Państwo, a to paluszka, a to ciasteczka. I to jest tak nieprzyzwoicie, bo tak naprawdę to się nie powinno w ogóle tego zauważać. Ale że baba, dziad zauważa, że ktoś bierze paluszka, no to więc tak. Córka ma finisarz, ona może, ta matka kupiła jej te paluszki, ten służący przyszedł
rozpieczętował, otworzył, to może nawet było na koszt domu artysty Plastyka na Mazowieckiej 11, a pewnie tak, no bo ten taki kulawy facecik, ten mój kolega, on miły, przyszedł, rozpieczętował te ciastka, wszystkie te ciastka włożył do talerzyków, no ale ten łysy ciągle głodny, mówię, kurczę wasza mać, czy dziad nie może sobie kupić jakiś ciasteczek? No i on ciągle z tą Haliną rozmawia, no to więc co sobie... No ale ten Dawidek, to on lubi takie ciasteczka. Ja mówię, słuchaj, to ty też weź. I on sobie włożył parę tych ciasteczek. No ale... Ale przyszła... Taki jakby Arab przeszedł, prawda? Jakby Arab przeszedł. A tamten, co powiedział TGD, to nie był ani Anglikiem, ani nic. Arabem może być. Proszę Państwa, jak ta baba przyszła, narobiła rumoru, że aż nieładnie, aż... Naprawdę niesympatycznie, aż nieprzyzwoicie i nawet gdyby to miało zniknąć te ciasteczka, no ten łysy to by zjadł wszystko, co z Haliną rozmawia, no to proszę Państwa, ludzie bezdomni, którzy nie mają co jeść, to jak przyjdą, to jeszcze chociaż tych ciasteczek, tego byle czego się nażrą. Także tutaj w Warszawie są takie opcje, zero włosów na głowie, ale musi być razem. Żebrak z żebrakiem, dziad z dziadem, gad z gadem, gdy i tak im wszystkim prostym zewsząd nędza. Tutaj do tej Biedronki Państwa zapraszam, ja to tylko dlatego tu weszłam do tej Biedronki, to do piwnicy się wjeżdża, bo już nie chcę tam do Carrefourka, do centrum tu zajeżdżać. 111 prosto jadę na Saską. Także wiecie Państwo, Warszawa to taka i takie opcje. To taka dziura, jak to mówią, taka wielka wiocha, nieobyta, no bo wiecie Państwo, jeszcze może temu łysemu można byłoby zwrócić uwagę. No, ale że dziecko wzięło troszeczkę, może ja niepotrzebnie powiedziałam, mówię, że zobacz, ten łysy sobie wziął, no ale ta baba wtedy nie była i teraz przyszła, także on nawet nie wiedział, dzieciak Bogu ducha winny, ale żeby baba była taką dziadówą, to wiecie Państwo, to codziennie w Warszawie jak Litka Lipska z Wielkopolski przyjeżdża, to ten Janek Witek wrzeszczał na nią, to mówi Litka Lipska tak, codziennie w tej Warszawie coś nowego, w tej Warszawie coś takiego ze skandalu, coś takiego nieprzyjemnego, coś takiego nieprzyjemnego. No tu jesteśmy koło tej Biedronki i mamy opcję Biedronki, proszę Państwa, Biedronki. Wcale nie są te Biedronki najtańsze, bo chyba jednak Auchan jest najtańsza, ale gdzie ja będę tam na Jubilerską jechała, żeby kupić całą furę. Tam z Mińska Mazowieckiego, ze Świdra. O, Rysia pochodzi ze Świdra, Ryszarda. Ona zawsze mówi, nawet w YouTube Ryszarda, mówi, że nasz dom to może i biedny, ale było bardzo bogato duchowo. Bardzo bogato duchowo i Rysia się nie wstydzi tam przyznać. Z tym, że ona teraz w tej Warszawie, no jak to się mówi, chamskiej, tak się rozbisurmaniła, że jak się spóźnia na te wernisaże, to nawet żąda, żeby jej wino dali, bo to dziadostwo, bo ci żebracy razem przyszli, Rysia mówi, i jej wino zabrali wszystkie. Nowy Świat.